potrzebie przekaż Suna. Gdy znajdziesz wejście do fabryki rakietowej. Cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutnie. Zapraszam na 15 odcinek Soldier of Fortune. Jesteśmy w Sudanie tym razem. No i do końca nie wiem, pewnie muszę coś zniszczyć. Coś tam zbieram, ale pewnie jest amunicja, której nie wykorzystam. Jakiś monitorek. Są jakieś drzwi. Aha. Co już na mnie czekał. Widzę, że coś się dzieje. Wszyscy mają strzelby, więc... Ten uciekł. Mają strzelby i nie zawahają się ich użyć. Próbuję go jeszcze namierzyć. Koran. Skąd on się tam wziął? Pytanie, co to są za drzwi? Zamknięte. Również. Okej, czyli jedyna droga prowadzi. Tutaj. Jest zamknięty. Trochę mi zeszła kamizelka. Ale tu jest szapteczka. Rzeźnia. Muszę kierować w stronę rzeźni. Apteczki nie mogę wziąć. Jakieś małpy? Są jakieś pieski. Co to było? Miał miotacz? Dobra, ale ma przynajmniej kamizelkę. Chyba tak, miał miotacz ognia. Płomieni. Oj. Ciabnął mnie, ciabnął. King size. Tych piesków nie ma. Tam się zaklinowały te psy, więc było łatwiej. Skąd panowie się wzięli? Panowie Sudańczycy. Dobra. Załatwieni. O, kamizelka znowu i znowu apteczka. Obrodziło tym razem na tym etapie. Ale akurat nie potrzebuję tych. O, jaki sprinter. Bo wybrałem tę broń właśnie. Zamknięty. Jako dużo. Okay. Dzicz, po prostu dzicz. Idziemy.
urwało mu nogę. Gdzie jest ta rzeźnia? Zaskoczył mnie. Nie wiem teraz, czy iść tędy, czy iść tędy. Tutaj pewnie jest jakiś ślepy zaułek. Ale można amunicję przynajmniej zdobyć. No to idziemy. No, ta broń ma moc, bo jak widzicie, nawet miotłę rozwali w drobny mak. No, są tutaj apteczki, są granaty. Nie potrzebuję ich. Wróciłem do początku, czyli do... Może tam jest krowa. Wróciłem do początku, czyli do tej broni standardowej. On nie żyje. Dobra, on nie żyje. Możemy sobie teraz spokojnie, bez pośpiechu. Tu jest jakaś apteczka. No jednak żyje. Jakim cudem? Zastanawiam, czy mogę zeskoczyć. Jakbym zeskoczył sobie. O, to jest ciekawe. Bardzo interesujący obrazek. Dobra, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Teraz uda mi się wydostać z tego miejsca. Tu powinny być drzwi otwarte. Aha, no są. Jakaś zagadka logiczna. Mamy dźwig. Gogle noktowizyjne, które też mam chyba. Tak, mam w zestawieniu. Więc ich nie potrzebuję. Tam szedł. Nie widział mnie. Aj! Musiałem cię zabić. Widziałeś moją twarz. Tam był jakiś komunikat u góry, nie zauważyłem. Coś tam znalazłem. Jakąś drogę. Ciężko się zdecydować. Aha, to są te drzwi, którymi mógłbym iść. Ciekawe, czy było otwarte wcześniej, czy nie. Zastanawiam. Czy po prostu i tak musiałem zeskoczyć. Dobra, dotarłem do tego mechanizmu. Tam jest jakaś klamka. Dźwignia, znaczy. Przycisk. No i spadło, no i... Mhm.
Dobra, bierze kolejny kloc. No, czy to się otworzy? Tak, udało mi się wtargnąć do siedziby wroga. Czy to, to niby ma być rzeźnia, ale mi na rzeźnię nie wygląda, no. Niech będzie. Rozumiem, że jak tutaj wejdę, to pewnie będą tu drzwi. Okej, okay, to były te, do których nie mogłem wejść wcześniej. Dobra, były one zamknięte od tej strony. Okej. Okay. Idziemy dalej. Schody w górę, schody w dół. Nowa apteczka. W sumie apteczki mógłbym użyć, tylko jak się pomylę z klawiszem, to zginę. Zobaczmy. Backspace. Nie. Wróć. Page down. Tak, pójdź tam. Ja muszę pamiętać. Nie patyczkują się, strzelają od razu. Nie pytają, kto idzie. Ani hasło, ani odzew, tylko od razu. Krótka piłka. Tego to nie jest, bym się wziął. Zaskoczył mnie. Jeszcze jakieś okienka. Amunicja. Koryta. To jest krowa. Tam ktoś się męczy. Zabijają zwierzęta. Zemsta. Zemsta wegetarian. Nawet naznaczone są. No i ani mogę przejść. No. Blokujesz drogę. Pytanie, co ja tu robię? To schody do góry. Do krów strzelali z broni palnej. To trochę dziwne. Tu granaty, nie wiadomo skąd. Dobra, jedyna droga prowadzi tu. I na końcu odpowiada. Ja tylko szukałem toalety. Chciałem się sprawdzić toaleta, aby mi z broni strzelać. Dobra. Cel jest coraz bliżej. Co za koły? No dobra. Trzeba się rozerwać trochę. Podejść bliżej. No i czysto jest. Zbiewajmy stąd, mówi jastrzęb. Tylko pytanie, po co tu się pojawiłem, skoro mam teraz zwiewać? Zamknięte.
Tak, ale już zauważyłem, że jest drabina, więc... Znam rozwiązanie tej zagadki. Oczywiście na dachu na pewno będzie też jakiś wróg. No i to tyle w tym odcinku. Do następnego. Cześć.